Skoro tu jesteś, przypuszczam, że chcesz rozwijać się w dziedzinie Data Science. Pewnie interesują Cię takie tematy jak analiza danych, uczenie maszynowe czy przetwarzanie języka naturalnego. Nie musisz być dobry z matematyki, żeby się w tym wszystkim odnaleźć, ale wiedzę i umiejętności związane ze statystyką i prawdopodobieństwem z pewnością musisz opanować. Jeśli kojarzysz te tematy ze studiów, to zdaję sobie sprawę, że o ich przydatności możesz mieć inne zdanie. To wina przestarzałego podejścia do tego przedmiotu, o którym nie ma mowy w tym kursie. Nazywam się Piotr Schulz i przez wiele lat współpracowałem z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Stanforda w obszarze Data Science. W trakcie tego szkolenia poznasz najważniejsze narzędzia statystyki i dowiesz się, jak w praktyce korzystać z nich podczas pracy z danymi. Zaczniemy od fundamentu, czyli miar, jakich najczęściej używa się do podsumowania danych. Dzięki temu prościej Ci będzie zrozumieć, której miary w jakich sytuacjach najlepiej użyć. Później zajmiemy się rozkładami zmiennych. Powiemy m.in. o wartości oczekiwanej i dystrybuancie. Te pojęcia są ważne same w sobie, ale stanowią też podstawę wnioskowania statystycznego i testów statystycznych. I tym tematom poświęcimy najwięcej czasu. Najpierw pomogę Ci dobrze zrozumieć, czym jest błąd standardowy, a następnie zastosujemy go w konkretnych testach statystycznych. Klasycznych, jak na przykład testy studenta, ale wytłumaczę Ci również, na czym polegają testy permutacyjne i bootstrap. Pokażę, jak poprawnie przeprowadzić tak zwane testy AB, które są najpopularniejszą metodą oceny, czy warto wdrożyć konkretne zmiany, na przykład na stronie internetowej, w procesie marketingu, sprzedaży czy w grze komputerowej. Analizowanie danych to praca, która przynosi nie tylko mnóstwo satysfakcji, ale może być również świetnym wyborem ścieżki zawodowej. Każdego dnia produkujemy coraz większe ilości danych, więc zapotrzebowanie na zawody związane z Data Science będzie tylko rosło. Jeśli chcesz zwiększyć swoje analityczne umiejętności i zyskać szansę na świetnie płatną pracę, to ten kurs będzie ku temu świetną okazją. Mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Do zobaczenia!